czego się pan utrzymuje? Zakładam się z ludźmi o różne rzeczy i przeważnie wygrywam. To może i ze mną się pan o coś założy? Proszę bardzo, stawiam 100 000, że jutro wyrośnie panu na tyłku trawa. To oczywiście, że przyjmuję zakład. Pewnie, że nie urośnie. Na drugi dzień milicjant wita w swoim pokoju specjalistę od zakładów. No, dawaj pan 100 000. Trawa oczywiście nie wyrosła. Zaraz, panie władzo. Proszę ściągnąć spodnie. Tylko nie tu, w tym ciemnym kącie, ale przy otwartym oknie, gdzie jest jasno. Oględziny nie trwały długo. Faktycznie, nie wyrosła. Oto pańskie 100 000. No, przecież z pana idiota mówiłem panu, że nie można wyżyć zakładów. Oczywiście, że nie można. Jeszcze jak można. Widzi pan tych trzech gości na dole na ulicy? Z każdym się z nich założyłem o 2 000 000, że wystawi pan goły tyłek przez okno. Do pijanego faceta podchodzą milicjanci. Dokumenty, proszę. A ja nie mam żadnych dokumentów. No to idziemy. No to idź. Milicjant zdaje egzamin z chemii. Proszę wymienić ciała lotne. Na przykład ptok.